Cześć, witajcie. Cześć. Literka N w naszym alfabecie. Tak, N jak NFC. Wielu z nas tego używa. W zasadzie w tej chwili można by powiedzieć, że większość posiadaczy smartfonów tego używa, kiedy płaci za pomocą smartfona. Ale NFC nie tylko do tego służy. W ogóle co to za czort ten NFC? NFC to jest Near Field Communication, czyli dosłownie komunikacja bliskiego zasięgu. To jest bezpośrednie rozwinięcie protokołu, czekaj, żebym się nie myknął, ISO 1443, który jest używany w kartach zbliżeniowych, takich właśnie, którymi na przykład płacimy, jak nie płacimy telefonem, tylko kartą, ale też w takich kartach, które są używane do, nie wiem, otwierania bramy czy różnych tego typu rzeczy. Ogólnie to jest protokół bezprzewodowy, który jest o tyle ciekawy, że przy pomocy radia transmitujemy nie tylko dane, ale także zasilamy urządzenie jakby z drugiej strony. Wasza karta płatnicza nie ma baterii, nie? No. To działa na takiej zasadzie jak ładowanie indukcyjne, czyli po prostu normalnie fale elektromagnetyczne, które docierają do anteny właśnie. To jest ważne, że antena jest nie tylko jakby transmiterem danych, ale także zasilaczem. Są to oczywiście urządzenia, mówię o tych urządzeniach w kartach, no bo telefon to ma swoje zasilanie, ale te chipy w kartach, one mają bardzo, bardzo mały pobór mocy i bardzo krótki czas jakby budzenia się, czyli w momencie, kiedy on dostanie szybka to zasilanie, reakcja. To bardzo szybko startuje i jest gotowy do pracy. Tak, robi to dużo szybciej na przykład niż moduł Bluetooth. Tak, takie fajne zestawienie jest, widziałem, że porównywano właśnie NFC do Bluetootha. I na przykład czas zestawiania połączenia w Bluetoothie to jest kilka sekund, a w wypadku NFC to jest 0,1 sekundy lub mniej. No i z takich drugich ciekawostek, no to koszt implementacji NFC to jest około 10 centów w porównaniu do około 5 dolarów Bluetooth. A oczywiście ceny są takie mocno orientacyjne. Tylko na szybko jeszcze wtrącę, mamy jeszcze w tej chwili standard Bluetooth Low Energy, który jest jeszcze szybszy od NFC, no ale to już jest inna jakby technologia. Szybszy pod względem zestawiania połączenia. Tak? No inne koszty oczywiście też, tak? Także trzymajmy się NFC. W momencie, kiedy te karty stały się popularne, bo to też nie było tak od razu, na początku te jakie karty zbliżeniowe, to tam, żeby sobie drzwi otworzyć, tak, albo coś takiego. No ale w pewnym momencie zostało to zaadaptowane przez banki do płatności, czyli no już poważna sprawa. Ktoś tam uznał, że jest to na tyle już bezpieczne i dojrzałe, że możemy przy pomocy tego płacić. No to naturalnym się stało, że no jeżeli to jest radio, to i to ten, transmisja idzie po prostu falami radiowymi, no to wpakujmy to do telefonu, nie? Dokładnie. I w ten sposób został ten standard kart zbliżeniowych rozszerzony do NFC, który przewiduje właśnie coś takiego, że już nie tylko karty, ale jakieś tam inne urządzenia i ogólnie zrobił się z tego taki standard transmisji po prostu danych. To tyle, tak, jeżeli chodzi o technikalia. W związku z czym, jeżeli mamy telefon, który ma obsługę NFC, to on może niejako udawać kartę zbliżeniową. De facto to robi, tak? No w połączeniu oczywiście z odpowiednią aplikacją i tak dalej, no tam jest jeszcze kawał oprogramowania do tego, jeżeli chodzi o płatności, ale to już jakby działa poza samą łącznością. Samą łączność to jest ta końcówka, która właśnie zapewnia to jest transmisję ważne między naszym telefonem a terminalem. To, że telefon ma NFC, to jeszcze nie znaczy, że od razu możemy nim płacić. Dokładnie. To tak samo jak telefon ma internet, to nie znaczy, że możemy kredyt w banku wziąć, nie? Bo jeszcze musimy parę warunków spełnić, chociażby mieć konto w jakimś tam banku i parę innych rzeczy. To tutaj to wygląda tak samo. Dokładnie. Czyli telefon, który ma NFC, po prostu zapewnia komunikację. Co z tą komunikacją się dalej dzieje? A no dalej jest jakaś aplikacja typu tam Wallet od Google'a, czy tam Apple'a, coś tam się innego nazywa, która z kolei tam gdzieś tam się komunikuje z tym całym systemem bankowym, to wszystko jest spięte, to trzeba skonfigurować i to musi działać. A dlaczego mówię, że to, że mamy NFC, to nie znaczy, że musimy płacić? No, użytkownicy Huawei się dosyć boleśnie przekonali, że samo manie NFC to jest trochę za mało, żeby te płatności działały. Teraz to już po prostu kwestia dogadania się producenta z poszczególnymi bankami, dlatego to trochę trwało i nadal nie wszystkie banki są obsługiwane. No tak, bo w wypadku pozostałych producentów, no to Google się dogadał, dokładnie. I zdjął to z producenta, natomiast ponieważ Huawei dostał bana na
na usługi Google, to musiał się dogadywać we własnym zakresie. No tak, ale NFC to nie tylko płacenie, bo tak naprawdę takim najbardziej pierwotnym zastosowaniem NFC, słuchajcie, to było łączenie się z peryferiami. Być może niektórzy z Was zauważyli, że na słuchawkach mają znaczek NFC, taki o jak na przykład teraz widzicie w tle. No i przyłożenie telefonu w okolice tego znaczka powoduje szybsze parowanie już z Bluetoothem, czyli NFC w tym momencie było wykorzystywane jako swego rodzaju pośrednik, jako coś, co nawiązuje do pierwszej inicjujące połączenie, połącz telefon ze słuchawkami, czy tam z głośniczkiem. Prawdę mówiąc, mam wrażenie, że rzadko jest wykorzystywane przez użytkowników, na pewno rzadziej niż płacenie za pomocą telefonu z wykorzystaniem NFC. Niemniej musicie wiedzieć, że taka opcja również istnieje. Jak na przykład kupujecie słuchawki czy głośnik, to zdecydowanie NFC ułatwia skojarzenie. Nawet spotkałem też w samochodach, żeby połączyć się, to pierwsze inicjujące połączenie z pokładem samochodu również występuje tam czasem. A nie NFC. Kombinowali z doładowywaniem po NFC? No bo wiesz... No, nie. Ładowanie nie, to te, jest, nie te prądy. Ładowanie nie? To jest zupełnie inna para kaloszy, bo to no już jest cewka indukcyjna, to działa już na zupełnie innej zasadzie. To są osobne standardy, ale to może przy literce Q wspomnimy. No ale dobra, nie wybiegajmy w przyszłość póki co. No, w każdym razie nie, no słuchaj, no wiesz, NFC to jest protokół komunikacyjny od strony technicznej, a co tam będziemy nim przesyłali, no to już tylko zależy od pomysłowości programistów. Czyli co musicie wiedzieć, NFC działa na bardzo krótkim dystansie, jest szybkie, niekoniecznie wymaga osobnego zasilania, chociaż akurat w telefonie je ma. Może to działać oczywiście właśnie pasywnie, czyli tak jak karta, którą przyłożycie do terminala. Może również posłużyć do szybkiego połączenia z jakimś urządzeniem zewnętrznym już dalej poprzez Bluetooth. Proste, nie? No. To do zobaczenia przy kolejnej literce. Cześć. Cześć.